Nieradość to jest człon takiego polskiego powiedzenia, starość nieradość. I to jest jeden trop. I to przysłowie oznacza no, to, że Panu Bogu starość niekoniecznie dobrze wyszła. I dla mnie nieradość to też jest taki stan, w którym jesteśmy najczęściej w trakcie życia. To jest cykl różnych opowiadań. Ja się zorientowałem, że w ogóle wśród moich rówieśników, a na pewno wśród młodszych ludzi, odchodzi do lamusa opowiadanie historii przy stole. To wszystko się sprowadza do bardzo krótkich teraz wymian zdań, do pokazania komuś czegoś w telefonie z internetu. I zacząłem sobie przypominać te długie godziny, jak na przykład moi dziadkowie z rodzicami siedzą przy stole, jest jakieś święto czy tam imieniny. I właściwie parę godzin wszyscy coś opowiadają. I to była jedna rzecz, która mi przyświecała. A druga, że chcę spróbować dać głos tym starszym ludziom, starym, nie bójmy się tego słowa. Szczególnie w popkulturze. Obecnie starość jest albo w ogóle wykopana spoza ramy opowieści, albo jest jakimś takim zbiorem fatalnych klisz. Ta babcia, która tam piecze ciasto, dziadek, który zabiera na ryby i to właściwie tyle. Ja trochę, mimo że jestem bardzo młodym człowiekiem, chciałem dać głos tym starszym ludziom ode mnie, co oczywiście jest uzurpacją. Tam jest taka narratorka, już bardzo stara, która wspomina swoje dzieciństwo, jak tańczy z ojcem na statku. A statek płynie z Warszawy do Młocin. Takie były rejsy tam niedzielne. I gra orkiestra i ona tańczy z tym ojcem, a ojciec jest zapracowany i właściwie bardzo mało miał dla niej czasu. I ten moment, kiedy on ją trzyma w ramionach, właściwie nosi ją, tak? Bo ona jest malutką dziewczynką, więc ten taniec to ona wiruje i gra orkiestra i widzi tam twarze jakiegoś pana, który pije piwo i ona to pamięta jako taką chwilę właśnie bezprzykładnego szczęścia. Dla mnie najważniejsza jest melodia opowiadania. Mniej mnie nawet często interesuje, co tam jest, jaka jest historia opowiedziana, tylko jaki to ma rytm, jaką to ma melodię. Język, jakim mówią, piszą, opowiadają narratorki i narratorzy. I znalezienie tego języka jest trudne. I to czasem bywa tak, że się jedzie autobusem i usłyszy się melodię jakiejś opowieści. Ktoś komuś coś opowiada z taką melodią i się, o! Tak to powinno zostać opowiedziane. I wtedy nagle w telefonie albo tam długopisem na kartce zaczynam zapisywać. Przy tej książce było nawet trochę takich rzeczy, które pisarze non-fiction nazywają researchem czy kwerendą. Ponieważ pisałem dużo o latach 50., o 60. Wyszedłem też trochę z Warszawy, jest tam cały taki cykl opowiadań, który się dzieje w Małopolsce. Więc musiałem tam dużo rzeczy posprawdzać, poczytać, podpytać się. Rozmawiałem dużo na przykład z moim ojcem o latach 50., o 60., bo były mi potrzebne różne takie szczegóły codziennego życia. Natomiast ja w ogóle jestem XIX-wiecznym pisarzem i ja piszę na tak zwanym natchnieniu. To znaczy nagle mnie coś napada, potem to się cyzeluje, poprawia, układa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest ten moment taki trochę jak przy pisaniu wierszy, czy jest nagle uderzenie i trzeba to zapisać. Co jest dla mnie najważniejsze? Dla mnie najważniejsza jest empatia, chociaż to wyświechtane już trochę słowo, wrażliwość na drugiego człowieka.